Dzisiaj wypadzik na górę parkową koło Starego Sącza. Wypadzik ze stowarzyszeniem. Zmierzamy w kierunku starych kamieniołomów przedwojennych. Na razie cisza w sumie, jakoś nie ma za specjalnych sygnałów, ale dopiero jesteśmy, jakby to się mówi, w drodze. Pogoda nie dopisała, tak jak 2 tygodnie temu, ale może znajdki dopiszą w ramach wyrównania i tego, że jesteśmy aż tak bardzo wytrwali. Zobaczymy. No i pierwsza znajdka na dzisiaj. Żadna rewelacja, typowo leśna. Końcówka, dupka tak zwana z pocisku dubeltówki myśliwskiego. Strzelona oczywiście. Tutaj też właśnie taki ni kij, ni w oko sygnał. Ale przesuwa się trochę chyba, nie? No. To co do tego, do kapiszona, to jest kłuska. Znaczy, to jest chyba z tego, nie? Znaczy, wiesz co, albo kapiszon do takiego, do kapiszona. Aha. Czyli miałeś taki, tu ty miałeś... Tak. No. Sygnał równy 15, musiał być na sztorc. Tak podwójnie uderzał. I... Jedna z moich... bardziej ulubionych monetek międzywojnie, 2 grosze, ale taki chyba przyzwoity stan, bo jak się wyczyści, to powinno to jakoś wyglądać. No i kolejna znajdeczka, i tą znajdeczką jest stara obrączka. Gołębia. Nie ma szczoteczki, żeby ją wyczyścić. Osiemdziesiąt... 6 bodajże. Troszkę już tutaj poleżała. Lecimy dalej. Wygrzebałeś. No pokaż co masz. Przeszemy troszeczkę. I 20 filer. Korona węgierska. Tak, dokładnie. Ładna monetka. Tylko właśnie robiliśmy przed chwilą testy. I powiem szczerze, bije po całej skali, jak jakieś żelazo, nie wiem czy to jakieś żelazo, chociaż nie, no to przecież to... Nie mam pojęcia z jakiego to jest stopu, aż sobie sprawdzę. Trzeba było sprawdzić. Tak, bo tak dziwnie bije, że masakra. Super, super, dzięki. Sygnał na AT Pro 99. Ja sprawdzałem na Ekonibusie, to takie żelazo troszkę, ale podejrzewam, że coś w kółeczko, no albo coś cholernie głębokiego. Ale to dziwne. Z nożyka. Z nożyka? Ale żeby się aż tak wysoko biła? No. 99. Ciekawe. No i tutaj kolega znalazł sobie swajeczki. Ten kominek, który się nakładał, żeby fajka się wolniej paliła. Szkoda, że nie cała fajka. Szkoda. Masz. Ładny sygnał, około 20. I pokazuje się guziczek.
wygląda ciekawie z tej strony, a zaraz się okaże z drugiej. O, coś ciekawszego. Już wiem, co to jest. Piękny harcerski guziczek. ON chyba G albo C. Śliczny. Ładnie zachowany. Podoba mi się. Pokaż, co tam wygrzebałeś, choć panie. Położył coś było. Nie, nie dotrzesz bez takiego konkretnego czyszczenia. Coś grube. No, na pewno coś starszego, ale... Gdzie ja mam szczoteczkę? A mam tutaj. Obawiam się, że... Nie do odczytania. Nie do odczytasz, po prostu krążek. Może jak gdzieś byś to do myjki wrzucił. To tak, żeby uratować, żeby tylko sprawdzić, co to kiedyś było. Nie ma opcji. Nie ma szansy. No ale moneta jest, nie. Sztuka jest sztuka. Gdzieś Staszek się piszczy. Jakiś krzyż, korona, jakby był orzeł. No chyba coś ciekawego, ale jak do końca nie wyczyścisz to. Ciężko, ciężko. Ale jakaś miedziana. No. Coś to kiedyś było. No, pokaż, co tam masz ciekawego. Kopanie na żywca. Trochę w żelazo przysruwało. Nie zdziwiłbym się, gdyby to był kapsel, ale co to jest? Jakiś. Ołów jakiś? Na pewno ołów. Jakiś kawałek plomby. Chyba tak. Albo taś, takie tasiemki też były, nie? Ołowiane. Być, nie? No. Za kolor. Skorodowany kawałek pewnie. Jedna monetka. Jedna monetka. Nie, jaka? Zobaczymy już. Czy to nie jest to, co ten fieler, tak? 10 czegoś. W bardzo ładnym stanie. Tak. 10. Kaleszek. Była ostra, węgierska. Tak. No. No widzisz, ani nie metal, ani twardy. I z takiej zacnej głębokości coś takiego w brąz. Ale nie wiem, co to było, powiem szczerze. Nie mam mocowań, zdobień. Nie mam zielonego pojęcia. Gdzieś tutaj jest coś, co bije na 15. Równiutko. I tym czymś jest kuleczka muszkietowa z ładną dupeczką. Ładny sygnał 38-39 na Equinoxie i po drugim kopnięciu wyszło coś takiego. Duży krążek. No, rysuje się jakaś facjata, więc pewnie ileś tam krajcarów. Ale zajebisty sygnał. Aż myślałem, że mi uszy rozerwie. Piękna sprawa. A dzisiaj nawet troszkę sypię tymi fancikami. Mam nadzieję, że tak jeszcze chwilkę będzie, bo przez pół godzinki do godzinki kończymy. Jaki sygnał? Ale coś widzę, w żelazo ci bije, nie?
Chyba trochę się przełamywał, nie? Coś malutkiego będzie. Szukaj, szukaj. No, widzę, że to jest tak malutkie, że nawet... Ten pointer nie łapie, nie? W jedną stronę fajnie bije, w drugą stronę się łamie. Z pocisku, nie? No tak, końcówkę. Równy sygnał 13. Już widzę, co tutaj mamy. Jedna z podstawowych znajdek leśnych. Czyli czubek. Taki jakiś dziwny, no. Tak jakby z boku uderzony. Nie mam pojęcia, gdzie takie... Nie mam pojęcia, przez co takie uszkodzenie mogło powstać. Lecimy dalej. Wysoki sygnał, około 25. Myślałem, że pomoc, ale chyba to nie jest pomoc. Się świeci. O! Co my tu mamy? Boże! Szkalperzyk. Troszkę już zmęczony losem leżenia w ziemi. No fajne, fajne. Dawno nie miałem. Gdzieś tutaj mamy sygnał 12, taki bijący podwójnie, jakby coś płaskiego. I jest coś płaskiego. Jak tego to chyba nie będę. Taro. Może być coś ciekawego. Delikatnie przeczyściłem go szczoteczką i nie wiem, no coś tam się rysuje, ale za mało, żeby cokolwiek zidentyfikować. Malutka monetka trochę denarka przypomina kształtem, wielkością, ale co to jest, powiem szczerze, nie wiem, czy się kiedykolwiek dojdzie. Coś tam. Wychodź. Ale za słabo, żeby coś powiedzieć. I kolejna monetka. Jeszcze nie wiem, co to jest. Wyjęła bardzo pięknie. Coś się rysuje. Nie wiem, czy to będzie widać w kamerze, bo to są dwa krajcary, przynajmniej na 99%. Troszkę zmęczone życiem, ale są. No i kolejna monetka, ta dosyć ładny stan, oczywiście się wyczyści. 1895, ale biła masakrycznie, jak w sumie bardziej kopałem, żeby się upewnić, czy jest kapsel. A to takie cudeńko. Jak tu nie kopać wszystkich sygnałów? To jest chyba gdzieś niech leży bodajże. Nigdy się bardzo nie interesowałem, tym bardziej samym znajdywaniem, a nie tym do końca, co się znalazło. No tu mamy sygnał mocny 15, króciutko. Nie wziąłem pinpointera i teraz kurde znaleźć paleta. Problem. Sygnał 15 mocny. Coś takiego z miedzi. Nie widzę jakichś specjalnych zdobień. Jakaś przypinka była kiedyś.
sygnał 10, taki jakby trochę podwójny. Gdzieś to chyba w tej kupce będzie. Dlaczego ja nie wziąłem pinpointera? Jakoś tak dziś gdzieś to spadło. I mamy. Trochę się nakopałem, żeby to znaleźć. Stary gecieczek, zżarty bardzo mocno. Sygnał 17. Mocny. I ten sygnał 15 jest gdzieś tutaj. Tym sygnałem jest znowu dwa kajsarki. Gdzieś tu jest sygnał 18 i mamy monetkę. Już wiem, to będzie PRL z 49. 5 groszy chyba. Tak, 5 groszy PRL. To będzie na pewno 49. To idziemy. Pokaż, co to pięknego masz. Są na kieszeni. I prawdopodobnie to jest przypinka. Tu jest z tyłu takie mocowanie. Aha. Tu widać jakiś herb. Koło kłosy. Jeszcze tak bardziej odkłośnie. 1800 coś napisze, nie? 30? Nie. Zdawało się. Jakiś napis. Wabese. Wapse. Wapse. No, coś takiego. No ładne, śliczne, śliczne. Ciekawe. O! ZSRR ruskie tu były. Piękna sprawa. Piękna, piękna. Sowietów. I z takiego płytkiego dołeczka takie maleństwo. Coś tam się przebija. To i to. Ale co to jest? Coś dłuższego na pewno, ale... Nie, nie dojdę tak. W polu nie ma szans. I... jakiś guziczek. Nawet jakieś napisy ma. Coś chyba fajniejszego. No i tutaj kolega. Muzeum Wojska Polskiego. Piękna chwileczka. A srebrko, bo się świeci pięknie. Gratulacje. Dziękuję. A ja guziczek amerykański. Ładnie. Ładny, ładny guziczek. Podoba mi się. Co ci to wyskoczyło? 5 groszy. 5 groszy. 49, nie? Pewnie tak. Bo to chyba te aluminiaki w 49 było. Po 43. Nie wiem. Zobaczysz tam? 63. No. 5 groszy. Ładnie, 3 na końcu. Tak. No pokaż, pokaż co ma tam na tym. Pinka. No ładna, ładna. ZSRR. Nie, jakaś inna jeszcze. Nie? No, no i tu już monetka. Fajne piękne, pole. Piękne, no. Fajna miejscówka. Zarąbiste. Powtórzę ten wypadek. A ty co tam masz? No powiem ci, fajne rzeczy tego wody. Mógł być jakiś obóz, albo jakieś fajne miejsce jest takie właśnie obozowisko. Prawdopodobnie 5 groszy między wyjemnym. Pięć groszy, ale PRL. PRL, okej. No i boratyneczka. Śliczna. No, miejscówka zarąbista. Szkoda, że mi się pomalutku kończyć.
Raczej śmieć, ale niekoniecznie. Sygnał dość taki wysoki jest. Obrączka gołębia. Teraz. Z tego roku. 1988. No to gołąbek troszkę lat już by miał. Sygnał 25, bardzo mocny. I zaraz po ściągnięciu ściółeczki jest moneteczka. Urodzenia. 1850 chyba 9, jakaś jedyneczka. O, ciekawe, ciekawa monetka. Dzisiejsze znajdki. No, bo to spało nawet. No, nawet. Nawet jest tak spora. Monetek jest dużo. Tak. Formosa nie znajdziemy. I ci, którzy je znaleźli. Jeszcze mieliśmy wizytę burmistrza przy okazji. Tak. Starego słońca. No i fajnie. Okej. Okay. I tym akcentem kończymy dzisiejszy wypad do Starego Sącza. Ładnie posypało, troszkę polało, ale wypad bardzo udany. Dziękujemy za oglądanie i zapraszam na następne odcinki. Pozdrawiamy.